Pada może, co stanęło na przeszkodzie, czy w ogóle nie, czy byłaby taka sytuacja brana pod uwagę? W kierunku Warszawy na tej jezdni jest nadana zatoka. Chcielibyśmy zaprezentować prawidłowe obchodzenie się z środkami pożaracji w postaci środków pirotechnicznych, które tak modne są przed Sylwestrem. Będzie zaprezentowane odpalenie rad za pomocą butelki lub tak wcześniej skonstruowanego rurek PCV. Z tego względu, że nie powinno się odpalać z rąk, bo zostaną drzazgi w ręku. Następny element, do butelki zostanie wrzucona modna taka zabawa, wrzucona petarda, efekty, czyli rozwalona butelka, rażenie odłamkowe. Kolejne, petarda w ręku, duża, mała, w rękawiczkach, plus pokażemy, co się może stać, jeśli taka petarda wybuchnie w kurczaku. I dynia też zostanie wrzucona petarda, efekt wybuchu i odłamki. To co, zaraz zobaczymy. Tak. Okej. Okay. Pan potem jeszcze komentarz tutaj jakiś robi? Tak, tak, no tutaj. Bo pan wojewoda, ale to tak się stara, żeby powiedział kilka słów, bo dopiero to apela. To jest właśnie efekt, że w butelce się nie powinno tego odpalać. Butelka nie jest stabilna, raca potrafi upaść i dojdzie do tragedii. Nie będzie można zobaczyć, jak to wygląda. To zamarzniemy jeszcze tego. A to dzieci właśnie mają w rękach. Zobaczcie państwo, co z tego zostanie. Gaz. Wojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek. Panie wojewodo, przyzna pan, że tego typu pokaz i skutki używania, niewłaściwego używania petard, to wszystko robi wrażenie? Na pewno robi, zwłaszcza, że no, jako też i obywatel tego kraju często korzystam z petard, może nie za często, ale mając małe dzieci też jestem zmuszony do tego, żeby od czasu do czasu taki pokaz zrobić. A zwłaszcza w tym okresie, kiedy zbliżają się święta, kiedy zbliża się nowy rok, kiedy chcielibyśmy ten okres zacząć radośnie, nagle może się okazać, że może nas dotknąć jakieś cierpienie, ból i chciałbym, żebyśmy poprzez ten pokaz spróbowali uświadomić wszystkim, jak niebezpieczne może być niewłaściwe użycie fajerwerków. Dlatego też wojewoda mazowiecki skierował apel. Apel do mieszkańców Mazowsza, do mieszkańców naszego kraju, który wzywa do tego, żebyśmy zadbali o bezpieczeństwo własne, ale również o bezpieczeństwo naszych najbliższych, naszych dzieci, tych, których wychowujemy, po to, żeby zadbał, żebyśmy kierowali się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem przy używaniu tego typu materiałów, fajerwerków i żebyśmy mogli autentycznie, szczęśliwie przywitać ten nadchodzący rok 2009. Dziesiąty. Dziesiąty. W ogóle realizujemy takie działania profilaktyczne jak dzisiejsze. Staramy się, aby środki pirotechniczne trafiały tylko do osób dorosłych, do osób, które wiedzą, jak bezpiecznie z takimi środkami się obchodzić.